Dzień dobry. Porażką 3-1 z WKS-em Wieluń sezon drugiej ligi siatkówki zakończył tu Tubądzin Volley Mosir Sieradz. Dziś w programie podsumujemy sezon w wykonaniu sieradzkiego klubu. Jest niedosyt, bo dużo nie brakowało, mimo że jesteśmy Beniaminkiem, żeby tam się bić wyżej. Przeanalizujemy wzmocnienia klubu i zapytamy się o cele na nowy sezon. Ciężko powiedzieć, który transfer najlepszy. Wszystkie uważamy za udane. Zdradzimy także kilka ciekawostek z życia klubu. I oby nas było coraz więcej, bo widzimy, że hala naprawdę żyje tą siatkówką. Czas więc przejść do meritum. Dominik Bartczewski, kłaniam się nisko. Witam i zapraszam na program sportowy. Jesteśmy Beniaminkiem, celem jest utrzymanie się w lidze. Cel naszej drużyny jest utrzymanie się, tak? My mamy zespół z trzeciej ligi. Tak mówił zawsze trener Patryk Spychała, gdy padało pytanie o cele Sieradzan w tym sezonie. I właśnie zakończyła się runda zasadnicza drugiej ligi siatkówki. Z grupy trzeciej, w której gra Tubądzin Volley Mosir Sieradz, prawo gry w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi wywalczyły AZS Częstochowa i WKS Wieluń. Natomiast do trzeciej ligi spadły Start Namysłów i Tygrysy Strzelin. Tubądzin Volley zakończył sezon na 5. miejscu, więc ani awans, ani spadek nie groził Sieradzanom, dla których sezon już się zakończył. Tak podsumował pierwszą część sezonu trener Sieradzan. Uważam, że zagraliśmy poprawną dość rundę. Jeden mecz nam ewidentnie nie wyszedł u nas na hali z Jelczym Laskowice. To jest punkt, gdzie liczyliśmy na punkty. Tu nam się nie udało zrobić żadnego punktu. Resztę meczy oceniam jako dobre. No. Jesteśmy Beniaminkiem, celem jest utrzymanie się w lidze, więc każdemu przeciwnikowi w miarę urywamy sety. Nie przegraliśmy żadnego meczu do zera, więc punktujemy gdzie możemy. Tutaj z liderem też walczyliśmy, z Częstochową też. W Strzelcach Opolskich nam mecz też słabszy wyszedł, ale tam też duża hala. No. My na dużych halach wychodząc z naszej nam się ciężko gra, więc ugraliśmy za to na więcej, nam wtedy nie było stać. Ale całą rundę oceniam na ocenę dobrą. A jaką ocenę wystawiłby swoim zawodnikom za cały sezon? 7. Można było z Jelczem, tak? To jest mecz, który nam siedzi w głowie, bo jakby nie dwie porażki z Jelczem, który jest w dole tabeli, to my dzisiaj byśmy byli przed Strzelcami Opolskimi, tak? Widzę. I bili się o pierwszy w przyszłym tygodniu o wejście do turnieju półfinałowego, a wszystkie zespoły z czuła tabeli tam zdobyły 3 punkty, a my 0. Więc to są dwa mecze, które w tym sezonie są rozczarowujące dla nas, ale ogólnie z całego sezonu jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni. Całościowo jak byś sezon podsumował? Czy pierwsza część sezonu była według Ciebie lepsza, czy może gorsza od tej, która trwała, rewanżowa? Porównywalna, nawet nie sumowaliśmy punktów, ile zdobyliśmy, ale chyba podobnie tak punktowo to wyjdzie. Bo w Rudzińcu przegraliśmy 3-0, to było 3-2, w Strzelcach też przegraliśmy za 3-1 u nich, a dzisiaj też zapunktowaliśmy. Z Częstochową u nas wygraliśmy, tam przegraliśmy, więc wyjdzie pewnie podobnie, zobaczymy po meczu z Wieluniem. No, mamy nadzieję, że tam jakieś punkty zdobędziemy, to chyba druga runda będzie bardziej udana dla nas, ale no, jest niedosyt, bo dużo nie brakowało, mimo że jesteśmy Beniaminkiem, żeby tam się bić wyżej, ale zadowolenie ogólne z zawodników chyba jest. Zależy jak zarząd to podsumuje. Ja bardzo pozytywnie bym ocenił ten sezon, zwłaszcza, że zawodnicy nam dostarczyli bardzo dużo fajnych emocji, zwłaszcza na naszej hali. Wszystkie mecze, nawet jeżeli przegrywaliśmy u nas, to były wyniki na szczycie, 3-2. No chłopaki zostawiają tutaj serce dla tego klubu, mamy przecież zawodników, którzy są z nami od lat. Przed sezonem Tubądzina Volley Mosir Sieradz wzmocnili przyjmujący Błażej Szymczak, Adam Reichelt oraz Kamil Kosz, środkowy Mikołaj Waśkowski, rozgrywający Kacper Jędrasik i libero Wiktor Pędzik. Trener Patryk Spychała powiedział parę słów na temat przedsezonowych wzmocnień. Mamy dwóch młodych, tak, bo jako Beniaminek byliśmy swoim trzecioligowym, nie wzięliśmy nikogo z drugiej ligi, nawet zawodników, tylko z trzeciej właśnie młodych chłopaków pobraliśmy I ciężko wiedzieć, czy któryś z nich. Obydwaj nasi, którzy grali, spełnili nasze oczekiwania. Wiedzieliśmy, że są bardzo mocni fizycznie. Jeszcze czasem w niektórych momentach brakuje tego ogrania ligowego, że podpalaliśmy się na ważnych piłkach setowych, meczowych, wywalaliśmy out, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z chłopaków. Więc ciężko wiedzieć, który transfer najlepszy. Wszystkie uważamy za udane. Każdy z nich pomagał, raz Kacper, raz Adaś, więc naprawdę chłopaki serce też oddawali na boisku, nigdy się nie położyliśmy w tym sezonie, nie było meczu, że przeciśmy obok, tak można powiedzieć. Również prezes klubu nie ukrywa zadowolenia z transferów. Wszyscy są zaskoczeni, jak to jest, że my wzmacnialiśmy się zawodnikami trzecioligowymi. No taki mamy budżet, na to nas stać, natomiast robimy to z głową i widzimy, że to rzeczywiście owocuje. Jeżeli skompletujemy tą drużynę w odpowiedni sposób, to
nie tyle chodzi o to, żeby mieć nieograniczone środki, tylko chodzi o to, żeby ta drużyna po prostu się ze sobą kleiła i na boisku, i poza boiskiem, i to jest klucz. Sieradzanie za podstawowy cel stawiali sobie utrzymanie się na drugoligowym szczeblu i te plany udało się zrealizować. Mimo iż niedawno sezon dobiegł końca, postanowiliśmy zapytać się o cele na nadchodzący sezon. Rozumiem, że aktualne będzie powiedzenie, kto zabroni utrzymać się na przykład z pierwszego miejsca. To fakt, tak. To są moje słowa sprzed sezonu, tak chcieliśmy się utrzymać, więc też tak kiedyś w jednym klubie usłyszałem, jak jeszcze byłem zawodnikiem, więc idę z tym do przodu, że nikt nam nie broni się utrzymywać na pierwszym miejscu i będziemy chcieli to w przyszłym sezonie. To wszystko zależy od naszego zarządu, od sponsorów, na co nas będzie stać. Ja swoje plany mam, o których nie chcę mówić, ale to wszystko będzie zależało od zarządu. Prowadzimy jakieś tam rozmowy z zawodnikami nowymi, ale zobaczymy, czy nam finanse na to wszystko pozwolą, bo czekamy na wszystkie rozstrzygnięcia. Trudno określać celów, skoro jeszcze nie mamy do końca ustalonego budżetu na przyszły sezon. No jest to naprawdę dosyć karkołomne zadanie, ponieważ już powinniśmy tak naprawdę rozmawiać z zawodnikami o przyszłym sezonie i warunkach ich gry w naszym klubie, a my cały czas tak naprawdę nie wiemy do końca, na czym stoimy. Mamy pewne plany, te plany i te budżety opierają się na tym, że mamy kilka wariantów i w zależności od tego, który wariant będzie możliwy, no to tak zaczniemy też podejmować decyzje. W każdym razie na pewno w ciągu 2-3 tygodni już musimy wiedzieć, na czym stoimy i będziemy wiedzieć też, jakich zawodników mamy. Rozmawialiśmy nawet wczoraj jeszcze z zawodnikami i powiedzieliśmy, że no, chcielibyśmy, żeby większość zawodników została, może nawet wszyscy. Mamy jedno bardzo duże wzmocnienie, jeżeli się wszystko uda, to myślę, że to będzie bardzo duża niespodzianka, więc wiadomo, chcemy grać o najwyższe cele, ale niestety oprócz sportu jeszcze się liczą tutaj pieniądze. Odnośnie tego wzmocnienia, czyżby to jest z tak zwanej wyższej półki? Tak, to jest zdecydowanie wyższej półki. Mówimy tutaj o kluczowych zawodnikach pierwszej ligi, więc no będzie niespodzianka. Przypomnijmy, że Tubondzin Volley Mosir Sieradz był beniaminkiem do drugiej ligi, do której wrócił po rocznej grze w trzeciej lidze łódzkiej. Na wojewódzkich parkietach rywalizowali w sezonie 2021-2022, gdyż klub wtedy zadecydował o wycofaniu się z drugiej ligi z przyczyn finansowych. Jak obecnie wygląda kondycja finansowa klubu? Znaczy, no, na pewno trzeba podkreślić to, że wyszliśmy z tych największych opresji finansowych, które miały miejsce po przejęciu tego klubu. I jako zarząd, no, myślę, że wywiązaliśmy się z nawiązką z naszego zadania. Natomiast niestety sport ma to do siebie, że no, zawsze się będziemy borykać chyba z tymi problemami finansowymi, zawsze musimy 10 razy ten budżet gdzieś tam przeanalizować i tutaj okroić, tam dołożyć. No nie jest to łatwe, natomiast mamy nadzieję, że uda nam się nadal ten klub utrzymać i że będziemy mogli cieszyć się w przyszłym sezonie nadal z siatkówki. No życzcie nam dużo powodzenia. Klub planuje również utrzymać darmowy wstęp na mecze. Spotkania Sieradzan oglądało wielu kibiców, powstał także klub kibica, który na każdym domowym meczu dopingował siatkarzy Tubondzina Volley. Młodzi kibice mogą liczyć na wsparcie klubu. Nie chcemy robić płatnych wstępów. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy nas wspierali, niech przychodzą. To jest zabawa dla całej rodziny. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, nie będziemy robić biletowanych wstępów i oby nas było coraz więcej, bo widzimy, że hala naprawdę żyje tą siatkówką. Mamy klub kibica, chłopaki się mocno tam sprężyli z dziewczynami, jest to młodzież z naszego regionu i naprawdę wykonują swoje zadanie świetnie. My tyle co możemy, to im pomagamy, natomiast jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, bo to jest dla nas o wiele żywsza gra i zdecydowanie taki doping powoduje, że serca się radują. Sezon już się zakończył, więc na nas pora. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym programie sportowym, oczywiście w piątkowym programie.